Cześć, szczęść Boże. Kochani, dlaczego Bóg posługuje się świadectwami? I w jaki sposób się nimi posługuje? W ostatnim filmie mówiłem o tym, dlaczego mówimy świadectwa. Właśnie, że mówimy je z wdzięczności, że doświadczyliśmy wielkiej łaski, miłości, uzdrowienia, przemiany życia, obecności Bożej. A dzisiaj dlaczego właśnie Bóg się posługuje świadectwami? Jakiś czas temu byłem na modlitwie uzdrowienie z krzatuszu w sanktuarium. I tam zostałem poproszony, żeby podzielić się krótkim świadectwem o tym, jak Pan Jezus uzdrowił mnie z alkoholu. I w tych kilku minutach na mszy świętej podzieliłem się właśnie swoim świadectwem. Opowiedziałem również to jeszcze o papierosach króciutko. I po całej mszy świętej, po całym nabożeństwie podszedł do mnie mężczyzna, tak około 50 lat. I zaczął mi dziękować, że powiedziałem to świadectwo. I mówi, że kiedy mówiłem to świadectwo, Bóg dotknął jego serca. Poszedł do spowiedzi świętej, bo wiele lat się nie spowiadał z tego, z czego Bóg mu pokazał, z czego powinien się wyspowiadać. I wtedy poczułem, jak on do mnie to mówił, wtedy poczułem, że on nie ma problemu z alkoholem ani z papierosami. Ja mówiłem o alkoholu i papierosach. I powiedziałem do niego, ja też miałem kiedyś problem z nieczystością, z pornografią. I on wtedy na mnie tak spojrzał, pewnie był zaskoczony, skąd ja mogę to wiedzieć. Ale tak poczułem w sercu i on przytaknął i powiedział, że musi bardzo mocno przeprosić swoją żonę za to, że wiele lat ją rani. Że dzisiaj właśnie podczas mojego świadectwa Bóg dotknął jego serca i pokazał mu, że to on ranił w tej sferze właśnie swoją żonę. Wiecie, to niesamowite. Przecież kierunek świadectwa był jakby zupełnie inny, a Bóg wykorzystał to tak jak chciał. Bóg dotknął jego serca właśnie w ten sposób. Chwała Ci, Panie. Pamiętam taką sytuację też na rekolekcjach z ojcem Johnem Baszoborem. Był to trzeci dzień rekolekcji i to była niedziela, był to czas świadectw. I obok sceny było miejsce adoracji Pana Jezusa. I pamiętam, kiedy osoby mówiły świadectwa, ojciec John zszedł ze sceny, podszedł tutaj w to miejsce, gdzie był adorowany Pan Jezus i powiedział, kochani, teraz jest czas świadectw, ten czas jest teraz ważniejszy, żebyście posłuchali. W jakimś czasie to zrozumiałem, że właśnie wtedy właśnie to Bóg wkłada w usta swoje słowa, którymi chce dotykać drugiego człowieka. I niekoniecznie opowiadamy o jakimś świadectwie, niekoniecznie właśnie w tym kierunku Bóg chce działać. Także jak będziemy przygotowywali się, czy mówili swoje świadectwo, to nie zamykajmy się w tych ramach takich, że akurat tylko w tym kierunku Pan Bóg będzie działał. Bo zobaczcie, sam tego doświadczyłem i pewnie wielu z Was również, że mówimy o czymś, a Bóg to wykorzystuje, ubogaca tak jak chce i dotyka serca jak i gdzie chce. Więc to jest w ogóle niesamowite. I dziękuję Panu Jezusowi za to. I zachęcam Was do tego, żeby właśnie dzielić się świadectwami, żeby opowiadać o tym, co Bóg czyni w Twoim życiu, żeby dzielić się dalej. Też ostatnio miałem takie słowo, żeby dzielić się słowem, które otrzymuję od Boga przez innych ludzi, żeby dzielić się tym słowem i mówić o tym innym ludziom, którzy będą przekazywali to dalej. Więc dlatego mówimy świadectwa, a Bóg je wykorzystuje jak chce. Chwała Ci, Panie. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię. Cześć.